mamy następną atrakcję. Skała Słonecznik. Zaraz do niej dojdę. Znajduje się na wysokości 1423 metrów, a wysokość samych skał dochodzi do 12 metrów. Widać ją z Karpacza. Podszedłem bliżej. To jest skała Słonecznik. Zwróćcie uwagę, że ta skała oto, ta skałka, przypomina postać ludzką. Głowa, usta, wyżej nos, dalej nie wiem, oczy, szyja i tułów. A wiecie, skąd się wzięła, moi drodzy widzowie, nazwa tego stańca? Słonecznik. Też nie wiedziałem, dopóki nie przeczytałem w internecie. Słonecznik, skała Słonecznik zawdzięcza swoją nazwę, znaczy ona się składa z kilku skał, zawdzięcza swoją nazwę mieszkańcom Podgórzyna, ponieważ kiedy słońce znajdowało się centralnie nad tą skałą, to wskazywało im godzinę 12, czyli południe. Dlatego zawdzięcza swoją nazwę jako Słonecznik. Skała ta zbudowana jest z kilku tonowych skał ostańców. Skała Słonecznik. Dalszy szlak. Odchodzę w prawo w kierunku Karpacza. Od tej strony skała już mniej przypomina postać ludzką. Chociaż tu jest ręka, tu jest chyba brzuch.